zrobimy teraz smarowanie pługa, ale zanim posmarujemy, trzeba wyczyścić wszystkie kalamitki zawsze, żeby piach i kurz zebrany na nich nie został wtłoczony przez smarownicę do systemu włożyska i tuleje. Jeżeli będziecie wkładać zabrudzoną smarownicę, głowicę smarownicy, w brudne kalamitki w kurzu i w piasku, to wkładając uszkadzacie sobie tą uszczelkę, co tam jest, oraz te elementy metalowe, aluminiowe, różne, i wtedy ona traci jej szczelność i puszcza wam. Dlatego ważne jest wyczyszczenie kalamitek z dwóch powodów. Raz, że kurz i piasek nie pójdzie do systemu włożyska i wtuleje, a dwa, nie uszkodzicie sobie głowicy smarującej. Zanim będziemy smarować, wyczyszczę wszystkie kalamitki, tak jak zawsze robię, i policzymy kalamitki w tym pługu, bo to jest ogromna ilość ich, więcej niż w 11. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 już mamy, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, to mamy 43, 43, zapamiętaliście? 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, Commodore 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84 kalamitki, 84 kalamitki.
Chyba, że gdzieś się pomyliłem o jedną, dwie. Ale mamy 84, czyli prawie 90 miejsc smarujących. Jeżeli doliczę wieszak ciągnika 85, 86, 87, 88, 89. A macie 100 punktów. I teraz te 84 punkty plus te 2, czyli 90 kalamitek muszę teraz napełnić. Fajne te punkty kontrolne, że wychodzi z nich smary, jak już mamy dużo. O, super jest to zrobione. Pójdzie mniej smaru. Już wychodzi. Można powiedzieć, że to będzie zaoszczędzenie smaru. O, już wychodzi. Bo ja w 11 to dawałem mu po 10 strzałów. Nie żałowałem mu. Dlatego jest w takim dobrym stanie. Diamant 11. Liczymy na komputerze, czy się nie pomyliłem. Nie mamy punktów kontrolnych, ale już tu wychodzi. Tutaj też. Nie widzę tej kalamitki, dlatego nasmarujemy ją przy obrocie pługa na polu. Tak samo tamtą kalamitkę od koła drugiej strony też na polu zrobimy przy obrocie na lewą stronę. Ten stworzeń też. Diamant 16, 16. Tu też przy obrocie i te trzy stworznie.
smarujemy te trzy kalamitki, a te dwie dolne na polu przy obrocie. Tutaj daje 10 strzałów tą kalamitkę, bo tu nas dwóch stworzniach siedzi smar. Pamiętajcie, żeby maszyny smarować, to wam się odwdzięczą. Tak jak mi się diament 11 odwdzięczył. A jeżeli pracujecie na pługach, które mają zamontowany GPS i system GPS to cały czas koryguje, ja to koryguję sobie tam co minutę, powiedzmy, co jakiś czas, a on cały czas robi cyk, 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 cyk i cały czas te sworznie od Vario cały czas tak chodzą, to powinniście wyjść na dwór i przesmarować to ze 2-3 razy dziennie nawet. On cały czas robi korekcję. Chyba że możecie zrobić ustawienie korekcji jakąś tam, wiecie, zmienić czas, ilość strzałów na minutę na przykład korekcji, żeby cały czas nie szalał, bo wtedy cały czas smarowanie by trzeba było centralne zamontować w pługu. Było 10, zacząć wychodzić. Trzeba po 15 może dawać. Bo jeszcze smar nie wyszedł. Deszczyk kropi, zaraz będzie cały pług oblepiony w ziemi. I koniec nowości będzie. O, skończył się smar. Łapiemy tylko gwint i puszczamy sprężynę, żeby powietrze tutaj uciekało jeszcze nam, jak kręcimy gwintem. I lecimy. O, o
otwór kontrolny, bardzo fajna rzecz. O, wychodzi. Spadło na ziemię, zanieczyszczenie środowiska. Także widzicie, smarowanie Lemkena to nie są żarty. Idzie ogromna ilość smaru. A jeszcze musimy tu zanasmarować. Musimy dać tuzowi tutaj, bo on cały pług trzyma. Trzeba popuścić na dół, podtrzyma nas stworzeń. Idzie smar. Jest. Dobra. Także widzicie, nasmarowanie pługa to nie jest taki temat prosty, bo zajmuje dużo czasu. Ale jak smarowałem diamanta 11 przez 7 lat, to się odwdzięczył. Sami widzicie, macie tutaj dobry przykład, że maszyna się umie odwdzięczyć. Lecimy w pole.